Ten wspólny trening Igi Świątek i Erni Sabalenki w Riadzie, a następnie ich wzajemne interakcje, zdecydowanie łamią dotychczasowy obraz rywalizacji między nimi jako zawodniczkami, które spotykały się dotychczas tylko w kontekście oficjalnych meczów. Wspólny filmik, który nagrywały po treningu, może być znakiem nowego rozdziału w ich relacjach, pokazując, że rywalizacja sportowa nie musi wykluczać przyjaznych stosunków poza kortem. Zaskakujący zwrot w ich relacjach może mieć pozytywny wpływ na atmosferę w tourze, a także zmienić percepcję kibiców co do tego, jak tenisistki rywalizujące na najwyższym poziomie mogą ze sobą współpracować. Fakt, że Iga Świątek trenuje z Aryną Sabalenką, jedną z najlepszych zawodniczek świata, to także świetna okazja do nauki i wymiany doświadczeń, co jest cenne zwłaszcza w świetle zbliżających się zawodów wygrana finals. To, że obie zawodniczki decydują się na takie działania, może również świadczyć o ich dojrzałości oraz otwartości na budowanie relacji, które mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia rywalek i technik, które stosują. Dodatkowo, wzmianka o poprzednich relacjach trenera Igi Świątek, Wima Fiset, z Chin Wen Zheng dodaje kontekstu do jej przygotowań i pokazuje, jak zmieniają się dynamiki w profesjonalnym tenisie. Dla kibiców i obserwatorów tenisa, te wydarzenia to fascynujący wgląd w kulisy sportu, gdzie rywalizacja miesza się z przyjaźnią, a zawodniczki pokazują, że mogą razem pracować pomimo presji i oczekiwań. Cała sytuacja pokazuje, że wygrana Tur to nie tylko miejsce zaciętej rywalizacji, ale także przestrzeń, gdzie zawodniczki mogą wspierać się nawzajem, co tylko wzbogaca świat kobiecego tenisa. Wydarzenia towarzyszące przygotowaniom do turnieju wygrana finals w Riyadzie pokazują, że Iga Świątek i Aryna Sabalenka potrafią znaleźć wspólny język poza kortem, co z pewnością wpływa na zmianę percepcji ich relacji przez publiczność. Wspólne treningi i lekkie momenty, jak niefortunne uszkodzenie telefonu przez Igę, które skwitowane zostało żartobliwym komentarzem Eryni, pokazują, że rywalizacja sportowa nie wyklucza przyjaznych stosunków. Fani tenisa z entuzjazmem reagują na takie interakcje, co widać po licznych pozytywnych komentarzach na platformie X. To świadczy o tym, że publiczność ceni sobie nie tylko sportowe emocje, ale również ludzki wymiar rywalizacji. Teraz, gdy Iga Świątek przygotowuje się do swojego pierwszego meczu w fazie grupowej przeciwko Barborze Krejcikowej, kibice z niecierpliwością czekają, jak poradzi sobie na korcie. Pierwszy mecz IGI, który rozpocznie się nie przed godziną 13:30 czasu polskiego, będzie mógł być śledzony na bieżąco dzięki transmisjom i relacjom, które oferuje platforma internetowa Interi, co daje fanom możliwość bycia na bieżąco z każdym punktem rozgrywanym przez Polkę. Relacje z turnieju, zarówno te sportowe, jak i te bardziej osobiste, będą dostępne dla fanów, którzy chcą nie tylko kibicować swoim U, ale również dowiedzieć się więcej o ich przygotowaniach, treningach oraz międzyosobowych relacjach z innymi zawodnikami. To wszystko składa się na pełny obraz turnieju, który jest nie tylko sportowym wydarzeniem, ale również fascynującym spektaklem ludzkich relacji na najwyższym poziomie światowego tenisa.